Kolejny odcinek z LEGO Marvel Super Heroes 2. Widzimy się tutaj koło misji już, dlatego że długo bardzo długa droga była z tamtego miejsca, którego zakończyłem odcinek poprzednio. Dotąd była długa droga, więc chciałem wam oszczędzić tego. Dobra, co my chcemy zrobić? Mamy coś elektrycznego. Nie, ale nie będzie! Prędzej! Jakiejś podpowiedzi nie ma? Nie ma. Wszystkie mają po dwie przerwy na to jedyne, co mi przychodzi do głowy, no to wydanie się za tymi elektrycznymi... Nie wiem, jak je nazwać. Czy gdzieś czeka lepsze, prostsze życie, co? O, tutaj no, chyba jest droga. Nie możemy się wspinać, więc spoko. Mam nadzieję, że to jest dobry trop. Bo nie mamy chyba żadnej postaci potrzebnej tam do tego elektrycznego. O, tutaj jest elektro. Dobra, to jest ten gościu, który... Nie wiem, czy to już było na nagraniu. On mówił coś tam, że nie przejdziemy, coś tam. Nie pamiętasz mnie, jego mieliśmy znaleźć. Ja cię poznałem nawet mimo tego, że droga lesoła! Czekaj. Nazywam się Elektro! Moją misją! Ja właściwie już powinniście zaufać. Tak, zablokowanie nas, przytrzymanie nas. Tych elektrów mamy działać w jednym tygodniu! No. Dobra. Trochę mu już odjęliśmy. Dobra, powinna mu zniknąć osłona. Okej, czy już po robocie, czy nie? Nie macie szans! Słuchajcie, chyba właśnie zwarł tym atakiem zasilanie. Ano, może teraz da się dostać do budynku Alchemaxu. Może. Sprawdzimy. No naprawdę, wystarczy! No jeszcze od drugiej strony. Neo Elektro pewnie no dobra, ma jakiś no zapasowy generator. Się udamy. Zaraz, zaraz, zaraz. Tu muszę być w dobrym miejscu. Czy gdzieś czeka lepsze, prostsze życie, co? Pewnie tędy. Tu jest jakaś droga. Dobra, tutaj. Tędy, tędy. Chyba jeszcze raz. To jest chyba tędy podążaliśmy przed chwilą, ale podejrzewam, że teraz w drugą stronę. O właśnie. Tutaj teraz. Czemu? Pewnie teraz tutaj. Poszłam pieszo, kiedy to tylko parę kroków. Ale droga. Jak tam w ogóle wejść? Jak tam wejść? O nie mam pomysłu z tego. Nie można jakoś naokoło? Chyba nie można. A można. Można, można. Ten, tak. Dobra. O, i tutaj możemy się wspiąć. Fajnie. Znowu wy? Aleście się uparli, szalone!
Niestety nie mogę wam na to pozwolić. Czy Kang nie mógł wybrać rzeczywistości z milszą wersją Elektra? Oj! Zraniłbyś me serduszko! Gdyby mnie dostał? Dobrze być androidem. Powiedz, jakie to uczucie, kiedy można się zastąpić parą baterii? Dobra! To naprawdę było przykre! Zapłacicie za obrazę! Dostał. Dużo mu odejmujemy bardzo. Wykonamy takiego pomocnika, który powinno być po sprawie. No. Tak to wygląda! No i myślę, że teraz już będziemy myślicie, że mogli to się dostać do misji. Dawaj, wracajmy do wejścia. Może tym razem zostanie otwarte. Musi. Czy kogoś z twojego otoczenia zainfekował symbiont? Zadzwoń do służb symbiotycznych. Dawaj. Chyba w tych tunelach technicznych rośnie nam jakieś imperium porywak. Tutaj. Czy gdzieś czeka lepsze, prostsze życie, co? Z drugiej strony, okej. No to już. Już mówiłem! W życiu tam nie wejdziecie! A jak jeszcze powiem, raz. Że jesteś moim ulubionym, Elektro, to nas wpuścisz? Ha! Ty jesteś moim najmniej ulubionym Spider-Manem! Tak, często to słyszę. No weź, Elektro! Tak, niech ci się to zasilanie już tak, i ogólnie, jak nagrywam ten film, to jest środa. I w środę też dzisiaj wrzuciłem jeszcze wyjście smoka ludziom. I ten również dostaniecie w środę, gdyż jutro, czyli w piątek, nie będzie filmu w ogóle. Jest przerwa na kanale. No i w piątek wracamy pewnie. Dobra, zapomnij mnie jeszcze raz. Więc tak od razu mogę wam powiedzieć. Dobra, spróbowałem się. Dobrze, jest okej. O, jak ci zniknie ta osłonka, bo musimy cię pokonać. No i najsik. Odblokowaliśmy sobie go też przy okazji. To się nazywa przebieżka. Oby to było właściwe miejsce. Szybko! Chodźmy do środka, zanim się pozbiera! Idziemy, idziemy. Choć Nowy Jork jest perłą miast Ziemi, to w Chronopolis doczekał się konkurencji ze strony Nowego Jorku! To jabłko równie wielkie, co przegniłe! Futurystyczny neonowy koszmar rządzony przez megakorporację Alchemex! A ponieważ wypada dobić swojego sąsiada, to jeszcze mają tam własnego Spidermana. I możecie postawić ostatnie grosze na to, że za pajęczarzem pójdzie cała procesja alternatywnych przebranych zbirów. Im szybciej Doktor Strange dostanie ten kawałek Nexusa, tym bezpieczniejsi będziemy. Nie, żebym się bał, rzecz jasna. Nikt nas nie widział? Chyba nie. Okej. Musimy być cicho. Nie zwracać na siebie uwagi. Spoko. Oto wy! No wreszcie was mamy. Iron Fist mówił, że macie kawałek Nexusa. Bezpiecznie ukryty. Ścigałam goblina od Brooklińskiego aż tutaj. Czym się tu zajmują? Genetyką, cybernetyką, niebezpiecznymi materiałami i klasyka. No proszę, idę postać. Jestem Spider-Man. Jestem Spider-Man. Ja jestem Spider-Man! Nie no, żarcik. Miss Marvel. Cześć! Trzy małe pajączki łapią się za rączki! I co, czekacie na nagrodę? Green Goblin. Taki z przyszłości chyba. Zawsze miło podjąć gości! Wspominałem, że czeka was małe przyjątko! Super Heroes 1. Nie krępujcie się i otwórzcie kilka prezentów! Liczę, że lubicie niespodzianki! Kto nie lubi? Choćby i dramat, kim by nie był nasz nowy goblin, nie zawodzi o tej misję. Witam w moim świecie! Coś dla Tora, no to jest... Plazma, nie użyję tego. Ale tutaj dużo monet. No nieźle. 1 na 5, okej.
zapowiada się jedna z najfajniejszych misji chyba. O, o! Ci naukowcy! Zupełnie jakby coś ich kontrolowało. To fragmenty symbionta. W żadnym wypadku mamy? Nie dajcie się dotknąć. Pełno monet. Bo co się stanie? Opanuje twój umysł, wpadniesz w niekontrolowany szał. Takie tam fajne rzeczy. O, i tu jeszcze fioletowa moneta. No, jak z tym. Pełno monet już na starcie misji. Dobra, tutaj są... Czyli kontrolowani przez jakąś dziwną moc w kolesie. Ale już pokonani. No dobra. Czy tam coś mogę zrobić? Oj, wydaje mi się, że będzie coś fajnego. Ale nie mamy odpowiedniej postaci chyba do tego. A nie, mamy. Mamy to Spider-Gwen. Tylko przytrzymaj S. Okej, przytrzymaj S, żeby wykonać atak. No i udało się. No, gościu. Dobra, po nim. No. Buduj. No jest mini. Ładnie! Szkoda tylko, że nie mogę tym zapłacić rachunku. Hej! Nie jestem tylko zdumiewający. Czasem mi mocno przydatny. Okej, okay, tutaj ktoś coś może zrobić. Miss Marvel. No to chodź. A tak, to jest ta taka minigra. Ja to tak nazywam. Dostałem. Dobra. Też nie tak. Tędy. Teraz. Nie. Nie tak, nie tak. Bardziej w ten sposób. O właśnie. To są wszystkie monety. No teraz dostałem, ale przynajmniej jestem już u celu. No i chyba tylko ta jedna niebieska moneta ominięta. To nic. Okej, jest przejście. Spider-Man 2099. Spoko. Czyli to oni wszyscy są z przyszłości, tak jakby, tak? Chyba tak. No. Dosyć mocni są. Jak na takich zwykłych kolesi. Płyta naciskowa z jakimś zamkiem szyfrowym. Wiemy, co z tym zrobić? No, jakaś zagadka. Nie, zmieniają kombinację. Ale za to Barney, tutejszy strażnik, ma dość nędzną pamięć i zawsze gdzieś chowa podpowiedź. Miejcie oczy szeroko otwarte. A to ci ananas z tego Barneya. Okej. Okay. Hej, czy ten wzór chemiczny wam się z czymś nie kojarzy? Wygląda prawie jak moja formuła na mydło. W ogóle jest całkiem fajna, bo... Nie, Spidey, patrz! On pasuje kształtami do tych płyt. Dobra, spróbuję to powtórzyć. Czyli tak... Dostęp przyznany. Dziękuję. To się dopiero nazywa reaktor. Tak. Zasila większą część budynku. Komora fuzyjna jest chyba pusta, ale jak uda się go włączyć, może będzie można skorzystać z windy. Jak się uda, to może? Ha! Już mi się podoba! 100% tam będzie już wejście do bossa.
Tak mi się wydaje. Dobra, piszczemy sobie dalej tutaj. Przydałby mi się teraz super bohater. No nie, jeszcze, jeszcze ci przeciwnicy. Tak, wiem, że to trzeba tej postaci, ale na razie jej, na razie tutaj przeciwniku trzeba pokonać. Doktor Strange. To szkło blokuje nam drogę do komory. Musielibyśmy mieć doktora Strange'a. Chyba mogę coś na to poradzić. Zróbmy hałas, że hej! Jeszcze wszystko w takim razie. Dosyć szybko to idzie. No dobra, Spider-Gwen, chodź tu, pomóż nam. Czyli to przytrzymaj, jest. Ale tu toksycznych odpadów. Jak dotrzemy do panelu sterowania? Z drogi, drużyno. Czas na kąpiel. Racja. Zapomniałam, że radiacja to dla ciebie nic. No, co jest? Ktoś to, coś ją zaatakowało. Dobra. Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? No i to ona może tu, może tędy iść. Dobra, potrzebujemy jakichś szczęści pewnie. No i mamy. Zrobię innym przejście. Aha, i tutaj jeszcze. Czyli nie, pewnie nie będę musiał przejścia robić. Chyba, że samo się zrobi. Ej, tak. Co wy w ogóle robicie? Zabawa was omija! A, i powiedzcie She-Hulk, żeby przed wejściem wydarła stopy. Podłoga aż błyszczy, szkoda ją brudzić szlamem. Okej. Okay. To jest trzecie. Na pewno jakieś jest nie do zdobycia w trybie fabularnym. Pomocy! Panel. Wiedziałem! Oho. Wiedziałem, że godziny gry na automatach w końcu się na coś przydadzą. Tyle, że ten tutaj może w każdej chwili wybuchnąć i zabrać ze sobą pół Manhattanu. Nie wiem zbytnio, o co tu chodzi. Dobra, czy to się przesuwa? Mam jakieś nieprzepisaną klawisz. Mam pewien pomysł. To różowe pewnie musi spaść na dół, tak? To niech spadnie. Tutaj najpierw, dobra. Teraz do tego. Bardzo dobrze. No i jeszcze. Jeszcze do ostatniej. I powinno być. Więc mam nadzieję, że mimo to, że nie przepisano klawisza, no to się uda. No, to jedna jest. Ale potrzeba kolejnej. Jak już będą w rdzeniu, będzie można je pojedynczo przenosić do komory. No to do roboty, żeby nasz gospodarz nie czekał. Okej, Miss Marvel, chodź już tutaj. Najpierw ona się przyda. Oho! Pewnie teraz trzaśnie szkło! Już zaraz? Ach, czuję się zawiedziony. Co się tam dzieje? Co ja tu mogę zrobić? Nie, na pewno coś...
zostać na dole. Musi zrobić. Ale ja jeszcze sobie wyjdę. Tutaj czwarta, piąta jest pewnie tam, gdzie jest Lee, więc nic nie zrobimy. No ale dobra. Chyba nie miewamy u siebie takich rzeczy. Dobra. Wracamy teraz tam. Coś tu trzeba zrobić, tylko pytanie co? Okej, muszę trzymać to. I dobra, już wiem, już wiem. Zauważyliście, teraz to że musimy przesunąć strasznie dalej tutaj. A myślałem, że wszystko ma tu być futurystyczne i zmechanizowane. Pewnie jakieś ambitne z pomysłami. Teraz tak, uznał, i to się przeniesie na górę. Te lasery przeniosą się na górę, tutaj przeniosę, dobra. Wymyśliłem. Więc się cieszę. W miarę szybko to poszło. No i teraz odwrotnie. Zmieniamy się z powrotem. Teraz Spider-Gwen. Się przyda. Okej, troszkę się przestraszyłem, nie powiem. Nic. Ochrona monet, no ale coś dodatkowego, więc nieważne. No to przesuwamy i powinno być po sprawie. Dwie. Pewnie teraz nam się drzwi otworzą. Byłoby fajnie. Stawiacie duże kroki, bo już się was nie mogę doczekać. Chodźcie, sprawdźmy co kombinuje. Masz jakąś wizytówkę? Cokolwiek. Ale ci naukowcy to mają fantazję. Goblin kontroluje ich mocą Nexusa. Zaczynajmy przyjęcie. No to mamy bossa. Pewnie jednego z cięższych. Służyć. Zgnieść pająka. Mnie? Zgnieść wszystkie pająki. A, dzięki za klaryfikację. Zgnieść! Karno. Nie chcę! Co to do prąda za stwór?
Jakaś hybryda symbiontów? Kiedy myślisz, że nie może być nic bardziej uroczego od Venoma i Carnage'a? Dobra, czy są tu jakieś monety? Jeszcze chyba nie ma zbyt dużo. Dobra, to walczymy. Walczymy i tak dosyć dużo ich brakuje, więc... Jak na razie bardzo prosto. Wow! No to... Rzeczy się stały! I bardzo dużo już odjęliśmy mu życia. Okej, okay, no i koniec tej zabawy, tak? No dobra, tutaj jest trochę duża ta arena. Okej. Obiecywałem niespodzianki, prawda? Miłego! Niby fajnie, że się ze sobą dogadali, ale bez przesady. I co? Urządzam najlepsze imprezy, prawda? Jasne! Ze wszystkich goblinów, jakie znam. Ten co tu za triki prezentuje? Okej, tutaj jest trochę monet, tutaj jest coś dla... Miss Marvel. Gdzieś tu. A gdzie to było? Z drugiej strony pewnie. No co jest? Tutaj gdzieś to było. Jest. O, jesteśmy gdzieś niżej. Super! Jest mini-kit. Ale w oryginalnym opakowaniu byłoby warte więcej. Nie tylko mini kit. Nie. Proszę, Spider-Gwen. Szybko będziemy niszczyć wszystko, no i nawet prawdziwego wyznawcę uda się zdobyć. To jest bardzo fajna sprawa. Czekaj, Goblin.
Hej! Chyba po nim! Aha. No to fajnie. Oto on! Maximum Carnum! O, mam minikit, nie wiem za co. No to z deszczu prosto pod rynne. Z daleka będę go atakował. Nazwał go Carnum. Coś to za walka. Zdecydowanie lepsze niż Benedź. No, nie podchodź tak blisko, Spider-Manie. Atakuj go. Z daleka. O, mocno, mocno atakuje. To nasza szansa! Szybko! Wcześniej też mu odejmowałem. Niesamowite, co można osiągnąć odrobiną sprzętu i dostępem do innych rzeczywistości. No jasne. Większość postanowiłaby tylko uczynić świat lepszym albo skoczyć na wakacje, ale ty masz o wiele lepszy pomysł. Wow! No, szybko tak znowu. Już prawie po nim. Dosyć prosta walka. Już się zdziwiłem. Dobra, dobra, unik. No, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Okej, może się uwolnię. To nasza szansa. Szybko. Tak, uwolniłem się. I czyżby było po nim? Nie, bo nie atakuje w niego. Tak, będzie po nim pewnie. Jeszcze kilka uderzeń. Nadal nic. Tylko tego mi brakowało. Okej, okej, bronimy się. Coś było zrobione dobrze, zrób to samemu. Jakieś pomysły? Ty potwór! Ja potwór? I kto to mówi? No wreszcie! To mamy drugą część układanki. Chcesz dołączyć do akcji Anti-Kang? Potem się złapiemy. Na razie mamy inne sprawy. To ja ci pomogę. Chyba się przyda. No to widzimy się w posiadłości. Się skończyło. No i koniec misji. Ale była mega fajna. Powrót do przyszłości. Poziom ukończony. No to fajnie. Mamy dwa złote klocki. Kilka miniki. Chyba trzy. Monet też od groma, jak zawsze. Tak, są trzy, stan linii uratowany. Pewnie dużo postaci będzie, no i tak dużo. Jest nawet ten Green Goblin, no, Spider-Man 2099 i reszta, ale to sobie pominę. Odnaleźli i zabrali. O, jest Kang, w końcu jakaś scenka z Kangiem. Jakże ekscytujące, prawda? Mój błysku miecza. Unicestwię wszystkich. I ich miasto. Nigdy nie lubiłem parków. Cóż za niezwykła obsesja zniszczenia, zdobywco. Ktoś musi cię powstrzymać. Mam pewne podejrzenia, kto będzie tym, który pokona Kanga, ale może na razie nie będę tego mówił. Kanga nie ułatwiają życia śmiertelnikom. I zobaczymy w ostatnim, czy tam przedostatnim poziomie, czy to się sprawdziło. To jak? Dokąd chcesz iść najpierw? Czy moje przypuszczenia były dobre? Ciekawym jest kotów, które podobno śpiewają. Ale najpierw zróbmy ucztę z domu. Ale psów raczej się... A, okej. Hot dogów.
No to... Broadway! Za mną! Mały Tony jest czynny do końca świata. I o jeden dzień dłużej. Okej, okay, teraz już pewnie mamy tylko dwie drużyny. Tak, drużyna Black Bolta i drużyna Thora. Black Bolta chyba zostawię sobie na koniec. Więc wybierzemy sobie drużynę Thora. Poszukaj fragmentu Nexusa w Lemurii. Tak, drużynę Thora sobie weźmiemy. No dobrze, najpierw bierzemy na cel podwodne miasto Lemurii. Macie sprzęt do nurkowania? Do zobaczenia. No i mym oddechem się nie martw. Obawiam się jednak, jaki będzie efekt słonej wody na mych włosach. Muszę przyznać, że liczyłam na trochę... suchszy przydział. Cóż, nasz drugi fragment jest na pustyni, więc twe życzenie się ziści. Ale zdobądźmy najpierw ten.